Dzień dobry Państwu, witam ponownie po krótkiej przerwie w naszym poranku z programem Polska na Dzień Dobry i już teraz czas na ostatniego w tym poranku gościa, a jest nim doskonale Państwu znany Witold Newelicz, nasz korespondent wojenny prosto z Ukrainy. Dzień dobry, witam Cię bardzo Witku serdecznie. Witaj Emilko, pozdrawiam wszystkich naszych telewizorów. Właśnie Witku, pytanie podstawowe, skąd pozdrawiasz, ponieważ ten widok za tobą no, nie nastraja optymistycznie. Czy to jest skutek jakiegoś ataku rakietowego? To znaczy nie wczorajszego, to jest już za mną to co telewizorzy mogą zobaczyć, to jest szkoła w Kramatorsku, szkoła miejsca numer jeden, zbombardowana w nocy dwoma pociskami rakietowymi, ale to było przed trzema dniami. Kolejna noc okazała się nadzwyczaj spokojna dla społeczeństwa ukraińskiego, ale ta ostatnia niestety już nie, bo wczoraj o trzeciej w nocy zaczął się ten zmasowany atak z użyciem pocisków. One są bardzo trudne do przechwycenia, ponieważ osiągają prędkość około 8000 km na godzinę. Jedynie baterie Patriot specjalnymi pociskami są w stanie eliminować to tak proszę. Ale tych rakiet Patriot na Ukrainie tak dotychczas niewiele, że jednak skutki tego uderzenia na infrastrukturę krytyczną wczoraj były tragiczne. Ale co warto podkreślić, to strona polska lobbowała za tym przekazaniem baterii Patriot Ukrainie i obecnie ile ich jest? No to niestety dopiero dwie, bo Polska lobbowała, Polska wysunęła tą propozycję, no i pamiętamy ten kontredans związany z nimi i tą przepychankę. Na tą chwilę są na terenie Ukrainy dwie baterie Patriotów, ale przydałoby się ich kilkadziesiąt, a później zagrożenia niesionego właśnie tych ludzi. Ten atak rakietowy, o którym wspominałeś, on rozumiem, że miał miejsce na terenie całego kraju. W jakie obiekty chcieli uderzyć Rosjanie? Znaczy przede wszystkim infrastrukturę krytyczną. Najgroźniej było jednak na terenie Zaporowskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze, gdzie uderzono w takie systemy zasilania zewnętrznego i ta sytuacja tam przez 12 godzin była krytyczną. O godzinie 15 opanowano sytuację i zapewniono chłodzenie reaktorom, ale faktycznie wyglądało to bardzo groźnie. No natomiast w obwodzie lwowskim uderzyło w jakąś dzielnicę mieszkaniową. W Chersoniu, no to już przepraszam, że użyję tego słowa, tradycyjne ostrzały tego miasta z drugiej strony rzeki Dniepr. Natomiast przede wszystkim elektrociepłownia w Kijowie, elektrownia w Charkowie. No w Charkowie jeszcze wczoraj w ostatniej nocy nie przywrócono w pełni zasilania elektrycznego dla mieszkańców. Czyli Rosjanie cały czas kontynuują swój plan uderzania w tą infrastrukturę krytyczną, odcinania prądu, odcinania ogrzewania. No sytuacja, jeśli chodzi o ogrzewanie, jest chyba trochę lepsza. Mówiłeś, że pogoda jest coraz lepsza, jest coraz cieplej. W tej chwili tutaj na wschodnią Ukrainę, na Donbas dotarła wiosna, można by rzec, dlatego że w tej chwili jest 10 stopni. Zapowiadają ona około 15 stopni i najbliższe tygodnie zwiastują ocieplenie. No i na pewno pomoże to obrońcom Bachmutu i środkowego odcinka frontu, gdyż Rosjanie nie będą mogli użyć ciężkiego sprzętu. Właśnie Witku, powiedzmy zatem o tym, jak wygląda sytuacja na froncie. Zwłaszcza chciałam Ciebie zapytać o Bachmut, gdzie cały czas trwają ciężkie walki. Czy Bachmut, czy to miejsce jest strategiczne, ma szczególne znaczenie z punktu widzenia której ze stron, czy to ukraińskiej, czy rosyjskiej? Dlaczego to akurat tam toczą się te ciężkie walki? Prezydent Zełenski wczoraj wspomniał o tym, że opanowanie przez Rosjan Bachmutu daje im taką dogodną sytuację strategiczną do wyjścia na pozostałą część obwodu donieckiego, a konkretnie na te miasta Kostiantynówka, Kramatorsk i Słowiańsk. No coś w tym jest, ale Bachmut to jest przede wszystkim miejsce, gdzie Rosjanie ponoszą bardzo duże straty. Może już nie w samym mieście, bo oczywiście tam się walki toczą w zabudowie miejskiej, ale Rosjanie za wszelką cenę chcą ostrzyżyć, całkowicie otoczyć Bachmut. To niektórzy eksperci, analitycy YouTube'owi już wieszczyli okrążenie Bachmutu i niemalże zamknięcie w kotle te kilka tysięcy ukraińskich żołnierzy, którzy tam cały czas prowadzą działania obronne. Ja wczoraj będąc w Czasiwiarze
Przemieściłem się kawałeczek dalej i dzięki uprzejmości żołnierzy stacjonujących w tym niewielkim mieście mogłem ze wzgórza zobaczyć panoramy Bachmutu. I to, co widywałem wcześniej, przed miesiącem, będąc w Bachmucie i z najwyższych piętr tych budynków tam obserwowałem wschodnią stronę, no to w tej chwili cały Bachmut przypomina te widoki, które tam wtedy mogłem zaobserwować. No jest pasmem ruin. Te duże bloki, jest tam kilka osiedli zachodniej części. One systematycznie są bombardowane. Poza tym, będąc w Czasiwiarze, ja słyszałem rosyjską artylerię, która pracuje, jak to tutaj żołnierze mówią, nieustannie i od czasu do czasu tak zdawkowo odpowiada na to artyleria ukraińska. No, sytuacja jest bardzo ciężka, ale tak jak i dowództwo ukraińskie, sam prezydent Zełenski powiedział, że obrona Bachmutu będzie kontynuowana, chociażby dlatego, że Rosjanie tracą tam bardzo, ale to bardzo dużo żołnierzy i to już nie tych rekrutowanych w więzieniach pobitków grupy Wagnera, tylko żołnierzy armii regularnej rosyjskiej, ale przede wszystkim tych dobrze przeszkolonych i odczylanych żołnierzy grupy Wagnera. Witku, proszę cię, powiedz zatem na koniec, co twoim zdaniem w najbliższych miesiącach chce osiągnąć Ukraina? A Ukraina przygotowuje się do kontrofensywy, na pewno będzie chciała odbić rąk Rosjan tereny zajęte podczas inwazji przed rokiem. Nie wiadomo, w którym kierunku oczywiście. Wiadomo, że Rosjanie budują szereg fortyfikacji praktycznie na całym odcinku frontu. No i wiadomo też, że ten Bachmut i tutaj front wschodni wyczerpał rosyjskie siły. One nie są w tej chwili zdolne do podjęcia jakiejś takiej prawdziwej ofensywy. No właśnie, zatem która miała pytanie, czy twoim zdaniem Rosjanie szykują się do jakiejś większej ofensywy w najbliższym czasie? W tej chwili raczej chyba nie mają takiej możliwości, ponieważ ten front może się nie ustabilizował, ale nacisk na linię Swatowo-Kredina czy też walki pod Kupiańskiem, bo odniesiono, to już są walki pozycyjne raczej i jakby to, jakby użyć kolokwializmu, no idzie, nie idzie im najlepiej. No całe szczęście oczywiście. Mm-hmm. Bardzo ci dziękuję. To był Witold Newelicz, korespondent wojenny Telewizji Republika na Ukrainie. Bardzo ci dziękuję, Witku, za tę relację. Pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Drodzy Państwo i Państwu również bardzo dziękuję. To był program Polska na Dzień Dobry, poranek z programem Polska na Dzień Dobry. Ja już się z Państwem żegnam, ale oczywiście zachęcam do pozostania z Telewizją Republika i zapraszam na jutrzejszy poranek sobotni, który także poprowadzę wraz z moim kolegą Tomkiem Waluszczykiem już od godziny 7:35. Do zobaczenia.